Cześć ekipo, witam serdecznie. No to co, zadowoleni? Poprzedni kuponik na Lidze Mistrzów 3-3 trafione. Ja nazywam się Kacper i zapraszam Was po kolejną porcję typów na kanale Typowy Kibic. Jak tutaj już jesteś, zostaw łapkę w górę i subskrypcję kanału, a ja zabieram się za analizę kolejnych 3 spotkań, bo przed nami arcyważne, arcyciekawe ćwierćfinały Ligi Mistrzów. Runda rewanżowa, słuchajcie, te pierwsze mecze przyniosły naprawdę nieprawdopodobną ilość emocji i nieprawdopodobną ilość bramek. Jeśli ostatnio mówiono, że Liga Mistrzów nie jest ciekawa, to z pewnością każdy z tych meczów dał nam powód do tego, by warto oglądać ponownie Ligę Mistrzów. No to co, zaczynamy od pierwszego meczu, czyli przenosimy się do wtorku. Barcelona oczywiście zmierzy się z PSG. Pierwszy mecz kapitalny, 2-3 dla Barcelony. Kapitalny występ Polaka Rodaka, naszego Roberta Lewandowskiego, który mimo, że nie strzelił bramki, dostał kapitalne noty za ten występ, ponieważ cały czas ściąga uwagę obrońców. Był idealną fałszywą dziewiątką, która zagrała mecz po prostu idealny. Dodatkowo fantastyczna postawa młodych zawodników Barcelony, wchodzące z ławki Pedri, też kapitalna asysta do Rafini. No i co? No i mamy 3-2 dla Barcelony, a Mbappé podrażniony. Mbappé, który nie oddał nawet jednego celnego strzału na bramkę Barcelony. Wszyscy łapali się za głowę. Jak to możliwe, że Kylian Mbappé skończył mecz bez oddanego celnego strzału? Jak typuje ten mecz? Słuchajcie, długo się nad tym zastanawiałem, ale ja tutaj nie będę za bardzo rozkminiał. PSG idzie po swoje, PSG idzie po wszystko, bo musi ten mecz wygrać, jeśli myśli o półfinale Ligi Mistrzów. A że Barcelona gra u siebie, że pan Robert jest w formie, że Barcelona strzelecko bardzo mocno się poprawiła, to ja po prostu po takim kursiku daję typ. Obie drużyny strzelą bramkę, bezwzględnych ceregieli. Wrzucamy to do naszego kuponiku. Także obie drużyny strzelą bramkę w tym meczu. I co? Lecimy do następnego spotkania. Na Allianz Arena przyjeżdża Arsenal. Słuchajcie, i ten pierwszy mecz też zaskoczył wielu, ale nie nas. Ja wiedziałem, że Bayern postawi się Arsenalowi, bo przecież Bayern to wszystkim doświadczenie. I wszyscy, i ja, wiemy, że gra fatalny sezon, ponieważ Tuchel absolutnie nie panuje nad szatnią. I są oczywiście problemy w Bayernie Monachium, bo od X czasu nie pamiętam, kiedy Bayern może zająć na ten moment trzecie miejsce w Bundeslidze. Byłaby to prawdziwa katastrofa dla zespołu z Bawarii, ale jest jeden plus. Liga Mistrzów. I tam naprawdę pokazali klasę w Londynie. Pokazali, że ten zespół, nie można spisywać tego zespołu na straty, ponieważ Arsenal to zespół, który się troszkę pogubił w tym meczu i było również sporo kontrowersji, bo pamiętacie tą sytuację, kiedy jeden z obrońców Arsenalu podał piłkę do bramkarza, bramkarz złapał ją w ręce, puścił na murawę, oddał piłkę do swojego kolegi, ten też złapał ją w ręce, więc tak naprawdę powinien być rzut karny dla Bayernu Monachium. I mecz zakończył się wynikiem 2-2. Na pewno w lepszych nastrojach ekipa z Bawarii, bo grają u siebie i wydaje mi się, że to jest ten mecz, w którym muszą pokazać, że warto na nich stawiać, że przy pełnych trybunach kibiców Bayernu Monachium ten zespół jeszcze może coś wygrać w tym sezonie, a jedyne co mogą wygrać to właśnie Liga Mistrzów, bo jak wiemy odpadli z pucharu i odpadli również z walki o Mistrzostwo Niemiec, także zobaczymy co się wydarzy w tym meczu. Mój typ na to spotkanie: Bayern wygra lub remis, po takim kursiku ląduje do naszego kuponiku. Uważam, że Arsenal, mimo że z pewnością był faworytem w tym dwumeczu, na tym trudnym terenie w Bawarii może sobie nie poradzić. Jeszcze raz, Bayern wygra lub remis, ląduje na naszego kuponiku, a my lecimy do następnego typu, typ numer 3 przed nami. No i słuchajcie, absolutny hit Ligi Mistrzów. Ten pierwszy mecz to po prostu był jeden z najlepszych meczów ostatnich lat. Do Manchesteru przyjeżdża Real Madrid. Real Madrid, który stracił u siebie 3 bramki z Manchesterem City. A na pewno ten mecz miał swoich bohaterów, miał swoich antybohaterów, bo na przykład taki Erling Haaland, on jest niewidoczny, jego po prostu nie było w tym meczu. Ciekawe, co pokaże w Manchesterze. Mój typ na to spotkanie, no słuchajcie, tutaj też nie możemy iść i się zastanawiać, że będą piłkarskie szachy. Nie. Zarówno Carlo Ancelotti, jak i Pep Guardiola uważam, że znowu wystawią mocne swoje działa, które oczywiście mają. Obie drużyny strzelą bramkę bez zbędnego przedłużania. Ląduje do naszego kuponiku, więc mamy, słuchajcie, taki gotowiec przed nami. Zobaczcie sobie po takim kursiku. Tym razem atakujemy właśnie taki kupon. Mam nadzieję, że znowu się uda. Mam nadzieję, że znowu uda się nam zarobić. A więc pozostawcie łapkę w górę i subskrypcję kanału. I dajcie znać w komentarzach, czy jest szansa, że ten kuponik znowu wejdzie. A jak nie, to dajcie swoje typy. Bardzo chętnie się im przyjrzę i bardzo chętnie również z nich skorzystam. Ja się z Wami żegnam. Cześć!